Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o pewnym, bardzo ważnym czasowniku, który koniecznie musicie znać. Uwaga, uwaga, mowa o czasowniku flipar. Czasownik flipar jest mega często używany w Hiszpanii, także musicie go znać, nie ma bata. I oznacza on szokować. Wyraża on nasze niedowierzanie. Czyli jeżeli jesteśmy bardzo zszokowani, jeżeli coś nas bardzo, bardzo dziwi, używamy czasownika flipar. Esto no lo vais a entender y vais a flipar, pero a flipar. Esto no lo vais a entender y vais a flipar, pero a flipar. Esto no lo vais a entender y vais a flipar, pero a flipar. Con este la verdad yo he flipado, no sé cómo. Con este la verdad yo he flipado, no sé cómo. Con este la verdad yo he flipado, no sé cómo. Bien, estoy bien. Todavía flipando, pero bien. Bien, estoy bien. Todavía flipando, pero bien. Bien, estoy bien. Todavía flipando, pero bien. Fui a por ello a tope y pasó. O sea, yo sigo flipando con esto. Fui a por ello a tope y pasó. O sea, yo sigo flipando con esto. Fui a por ello a tope y pasó. O sea, yo sigo flipando con esto. Ale uwaga, uwaga. Czasownik flipar niestety nie oznacza tylko szokować, być zdziwionym. Ma również dwa inne znaczenia. Calma mi vida con calma que no hace falta si estamos juntitos andando. Calma mi vida con calma que no hace falta si estamos juntitos.